Wrona Głogowa. Działo się to za panowania Bolesława Krzywoustego w śląskim grodzie Głogowie. Stary Przedsław, mąż dzielny i wsławiony w bojach, kierował obroną Głogowa, gdy wojska cesarza niemieckiego weszły na ziemie śląskie. Syn Przedsława, kilkunastoletni Zdzich, marzył o tym, żeby tak jak ojciec zostać rycerzem. Często też bawił się w wojsko ze swymi rówieśnikami. Zdzich poważnie traktował te zabawy, które szybko przerodziły się w ćwiczenia wojskowe. Starsi nazywali chłopców Zdzichową drużyną. Pewnego dnia o świcie straże zaalarmowały Przedsława, że z drugiego brzegu rzeki słychać jakiś gwar. Przedsław wyszedł na wały i ujrzał dymy palących się ognisk. Za Odrą stał las namiotów. Dookoła nich kręcili się Niemcy. Były to wojska cesarza. On sam w otoczeniu rycerzy patrzył w kierunku grodu. Zdobycie Głogowa przy liczebnej przewadze Niemców wydawało się sprawą łatwą. Rano Niemcy przypuścili szturm. Usiłowali wedrzeć się do grodu po drabinach, lecz oblężeni bronili się dzielnie. Zrzucali na napastników belki i kamienie, oblewali ich wrzącą wodą i smołą. Wieczorem poseł cesarza przybył do Przedsława i zażądał poddania grodu. Stary wojak odpowiedział: książę Bolesław kazał mi gród utrzymać, jego więc muszę zapytać o zgodę. Natychmiast Przedsław wysłał jednego z rycerzy do księcia. Wysłannik pędził, co koń wyskoczy. Droga była daleka, lecz czas naglił, bo od decyzji księcia zawisł los Głogowa. Do chwili otrzymania odpowiedzi księcia zaprzestano walki. Cesarz zażądał jednak zakładników. Niewielu było mężczyzn do obrony, więc oddano jako zakładników Zdzichową drużynę. Słuchając wieści przyniesionych przez wysłannika grodu, książę Bolesław zawołał: niechaj i w myśli niczyjej nie postoi, by uległością wobec wroga życie swe mógł ratować. Po kilku dniach powrócił wysłannik i przekazał Przedsławowi słowa księcia: jeśli utrzymać się nie zdołacie, niechaj kamień na kamieniu nie zostanie z grodu. Kiedy cesarz otrzymał odmowną odpowiedź, zawrzał gniewem. Podtoczono przygotowane olbrzymie wieże oblężnicze. Należało za wszelką cenę zniszczyć wieżę, lecz z murów nie padł ani jeden pocisk, bowiem do przedniej ściany każdej wieży był przywiązany chłopiec, zakładnik. Przedsław patrzył na syna. Opuścił rękę napinającą łuk. Nagle usłyszał donośny głos Zdzicha: bijcie! Z ręki ojca nie będzie bolało! Zagryzając wargi, Przedsław napiął łuk i dał hasło do walki. Na Niemców posypały się pociski. Mieszkańcy Głogowa zniszczyli wieże oblężnicze, poświęcając w obronie grodu swoje własne dzieci. Zażarty bój toczył się przez wiele dni. W dzień cesarz przypuszczał uderzenie za uderzeniem. Nocą odpierać musiał coraz zuchwalsze ataki Głogowian. Rozpoczęły się jesienne słoty, wezbrała woda w rzece. Niemcy, utrudzeni zimnem i głodem, nękani przez przybyłe z pomocą wojska księcia Bolesława, odstąpili od grodu. Minęły wieki. Toczą się koła historii i ślady dawnych walk zatarł czas. Wśród zielonych szuwarów płynie Odra i szemrze opowieści o starych dziejach i bohaterstwie obrońców Głogowa.